Trasa Lata z Radiem 2011 to wielkie wyzwanie dla mnie. Tak jak wielokrotnie mówiłem w audycjach w Polskim Radiu, to wielki konkurs kulinarny dla mnie z tego względu, że po raz kolejny wspólnie z całą ekipą, z Krzysztofem Baranowskim, z Konanem Birkiem muszę wystąpić przed wielką publiką, a ta publika już stoi od godziny 13 i czeka na to, co przygotujemy. Co będzie w 2011 roku, to wielkie nasze wyzwanie. Po raz kolejny będziemy się starać udowodnić, że jedzenie może być zdrowe. Dlatego też w tym roku mięso, jakie wygrało konkurs na udział w naszej trasie, to kurczak. Wszystko, co związane z zdrowiem, pierś z kurczaka, podudzie z kurczaka, to polędwiczki z kurczaka, to wszystko będziemy się starać tak doprawić, co jest istotnym elementem tej trasy, to smaki. Smaki zarówno polskie, ale również europejskie i indyjskie. To są te smaki, które mnie w tym roku osobiście kręcą. To jest kumin, to jest kardamon, to jest garam masala, to jest majeranek, to jest papryka czerwona, to jest wszystko to, co można połączyć i osiągnąć coś ciekawego. Ja wiem, że zwariowaliśmy na punkcie grillowania, ale myślę, że również te kurczaki, które my będziemy grillować,